cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć wodorod lęków. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przejdźmy do zadania. Wodorod lęk sodu, czyli inaczej zasada sodowa. No i lecimy. Wzór sumaryczny. Sód, czyli Na. I grupa wodorotlenkowa, czyli OH. Sód ma wartościowość 1. Grupa ta też, czyli nic nie piszemy. Sód strukturalny. Zaczynamy sobie od Na, z którego wychodzi jedna kreseczka. Przechodzimy do tlenu, a następnie do wodoru. Dlaczego tak? Bo z tlenu wychodzą nam dwie strzałeczki, bo tlen ma wartościowość 2. Ale grupa wodorotlenkowa 1. Nie mylcie tego, proszę. Z sodu mamy jedną strzałeczkę, z H 1, czyli tutaj łącznie 2, czyli wszystko nam się zgadza. Otrzymywanie. I mamy dwa różne sposoby. Pierwszy, metal, czyli nasze Na. Metal plus woda. Na. OH, jedyneczka, jedyneczka. No i sprawdzamy. Z tej strony jedno, ale mamy tutaj dwa wodory. I co my musimy z tym zrobić? Damy tutaj dwójeczkę. OK. Tutaj dwójeczkę. I tym samym zwiększyliśmy sód, czyli dajemy również dwójkę. No i sprawdzamy. Dwa sody, cztery wodory, cztery i po dwa tleny. OK, wszystko się zgadza. Następnie mamy tlenek metalu, czyli NaO. Sprawdzamy. Jedyneczka, dwójeczka, czyli tu mamy dwa. I znów otrzymujemy to samo, tylko tym razem bez wodoru. No i sprawdzamy. Tu dajemy sobie dwójkę i patrzymy. 2Na, 2Na. Dwa wodory, dwa wodory. Dwa tleny. Jeden tlen, drugi. Wszystko się zgadza. Wodorotlenek potasu, czyli inaczej zasada potasowa. I lecimy te same kroki. Wzór sumaryczny. Potas. Grupa wodorotlenkowa ma wartościowość 1. Potas też, czyli tak nam to zostaje. Wzór strukturalny. Znów K, O i H. Wszystko jest git. I lecimy otrzymywanie. Jedyneczka. Najpierw meta, czyli K plus woda daje nam to. KOH plus wodór. OK. Jedyneczka, jedyneczka. I teraz tak. Z tej strony mamy trzy wodory. Czyli znów robimy tak samo. Tutaj dwójkę, tutaj i tutaj. I sprawdzamy. Dwa potasy, cztery wodory, dwa, dwa, czyli łącznie cztery. Dwa tleny, dwa tleny. Drugie otrzymywanie. Tlenek, potas. Dwójeczka, jedyneczka, czyli tu dwa. Plus woda. Wodorotlenek. Potasu. Jedyneczka, jedyneczka. I tutaj już bez niczego. Tu mamy dwa potasy, czyli dodajemy dwójkę. I sprawdzamy. Dwa potasy, dwa potasy, dwa wodory. Dwa wodory, dwa tleny, jeden, drugi. Dwa tleny. No to lecimy dalej. Wodorotlenek wapnia, czyli inaczej zasada wapniowa. Zaczynamy od wapnia i grupa wodorotlenkowa. Jedyneczka, dwójeczka. Czyli bierzemy w nawias i dajemy dwa. Wzór strukturalny. Z CA dzięki wartościowości wychodzą nam dwie kreseczki. Dajemy tleny, a następnie wodory. I wtedy nam się wszystko zgadza. Otrzymywanie pierwsze. Czyli metal. W tym przypadku wapń plus woda
zasada wapniowa. Ok, no i patrzymy. Z tej strony mamy 4 wodory, czyli tu dajemy 2. Ok, mamy to. I teraz tak, z tej strony mamy 2 tleny, tutaj też 2 tleny, po 1 wapniu, czyli wszystko się zgadza. 2. Tlenek metalu. Ok, tu 2. Tu 2, czyli jest git. Plus woda. Ok. No i z tej strony mamy 2 wodory, tu 2 wodory, 2 tleny, 2 tleny, 1 wapień, 1 wapień. Wszystko się zgadza, lecimy dalej. Wodór, tlenek magnezu, który już nie jest zasadą. Ok. Magnez. OH, znów tu mamy 1, tutaj mamy 2. Nawias, 2. Lecimy dokładnie tak samo. Magnez, dwie strzałki, tlen, tlen, wodór i wodór. Otrzymywanie. Najpierw metal, teraz mamy magnez, plus wodę. Ok, no i mamy dokładnie takie same współczynniki jak powyżej, czyli tu mamy 2. 4, 4, tu 2 tleny, tu 2 tleny, magnez i magnez. I mam nadzieję, że z resztką kredy damy radę dopisać to do końca. Ok. Mamy tlenek magnezu, woda, ok, i nasz wodorotlenek. Ok, 2, 2, 2, 1, 1 i tak, czyli znowu wszystko się zgadza. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Wodorotlenek żelaza. Najpierw zapisujemy żelazo, 3 i grupa wodorotlenkowa o wartościowości 1. Przejdźmy do wzoru strukturalnego. Fe o wartościowości 3, czyli wychodzą z niego 3 kreseczki. Do każdej dodajemy tlen, a następnie wodór. Ok. Przejdźmy do otrzymywania. 1. Żelazo plus woda daje nam wodorotlenek żelaza plus wodór. Ok. To jest najcięższy przykład. Dlaczego? Musimy zwrócić na to uwagę, że z tej strony mamy 3-5 wodorów, czyli nieparzyście. I teraz pokażę Wam, jak do tego dobrze dojść, więc będziemy pisać delikatnie. Musimy to sobie zrobić parzyście, czyli dajemy tutaj 2. Ok, i teraz z tej strony mamy 6 wodorów plus 2 wodory, czyli delikatnie dodamy 3. Teraz patrzymy sobie na to. Przepraszam, przyjrzałam 8. 4. Delikatnie. I teraz, sprawdzając sobie, mamy 2 Fe, zaraz nas nie interesuje. Tylko, że my tu mamy 2 tleny, a tutaj 4. Więc to nam się konkretnie nie zgadza. Kombinujemy dalej. Liczymy od nowa. 6, 8. No to zwiększymy te wodory. Dajmy sobie tutaj 3. A tutaj 6. I sprawdzamy. Z tej strony mamy wodorów 12. Tutaj
6 plus 6, 12. Ile mamy tlenów? 2, 6. Tutaj też 6. No i przechodzimy do naszego żelaza. I teraz nam się wszystko zgadza. Drugie otrzymywanie. Z tlenkiem. Tu mamy dwójkę, tu dajemy trójkę. H2O. OK. Dobra. No i patrzymy sobie znowu na to. Tu mamy dwójkę, tu mamy trójkę, czyli naprzemiennie. Tu dwa, tu trzy. No i patrzymy. Z tej strony mamy trzy, sześć tlenów. Tutaj też sześć. Trzy wodory. Raz, dwa, sześć. Tutaj też sześć. No i ostatnio patrzymy po tlenach. Z tej strony, aha, już tlen liczyliśmy. Czyli żelazo. Dwa i dwa. Czyli wszystko się zgadza. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że lekcje Wam się do czegoś przydadzą. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie po sobie łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!